Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będziemy jeździć Nissanem, nie innym jak GTR R34. W żaden sposób nie sprawdzałem modyfikacji do tego samochodu, nie ulepszałem go, nic z nim nie robiłem poza odcinkiem, więc po prostu wbijamy sobie do gry, gramy razem będziemy go sobie przerabiać, dostosowywać, robić wszystko, co się z nim da zrobić. Jednocześnie zastanawiam się, czy nie zostawić go w klasie B, czy dać go do klasy A. W sumie myślę, że on bardziej by mi pasował do klasy A, wiecie? On ma troszeczkę mocy. To nie jest słaby samochód. To jest bardzo fajny samochód, ale ja bym chciał, żeby ten Skyline był naprawdę szybki, nie? Zobaczmy sobie, jak w środku wygląda. Wow, troszeczkę szkoda, że ma po prostu tą kierownicę. Mogłaby być to wersja amerykańska, no ale dobra. Damy sobie z tym radę. Przynajmniej poczujemy się troszeczkę jak w takim typowym Japońcu, którym jest Nissan. Tak naprawdę. Pięknie to wszystko wygląda, no po prostu cudnie. Dobrze, to tak w takim razie zobaczmy, co mamy tutaj do zrobienia. Na pewno musimy jechać aby rozpocząć sobie mistrzostwa. Tak, będziemy musieli sobie pokonać kawałek drogi. Najpierw sobie dojedziemy do tego miejsca tutaj. I nawrót. No, widzicie, tej mocy trochę brakuje. Zależy mi na tym, aby Nissan przy każdym takim postoju, nawrocie palił na 4 kapcia po prostu. Ach, da się to na pewno zrobić. W Fordzie jest mega dużo możliwości tego tuningu. Ach, jestem strasznie podjarany tym, że będę nim teraz jeździł w tym odcinku. Nie wiem dlaczego, ale ja strasznie lubię ten model. Zresztą mało jest osób, które tego modelu chyba nie lubią, prawda? Jest to takie połączenie samochodu codziennego z samochodem sportowym o niesamowitych osiągach i możliwościach tuningu. To znaczy, każdy samochód posiada jakieś tam możliwości tuningu tak naprawdę. No bo z każdą budą da się zrobić praktycznie wszystko. Zmienić po prostu wszystko, no. Ulepszyć, wzmocnić, dodać mocy, poszerzyć osie, nie wiem, cokolwiek. Wszystko da się zrobić po prostu, ale że powiedzmy fani tuningowania aut najbardziej polubili sobie tego Skyline'a, no to wprowadzili taką modę właśnie na tuningowanie Sky'a i robienia z niego wow, niesamowitych przeróbek. Dobrze, tutaj jestem w centrum Horizon, zajrzyjmy sobie, muszę przejechać stąd do jakichś innych mistrzostw, ale najpierw zerknijmy do warsztatu. Zależy mi na tym, aby samochód podnieść do klasy A i wymaksować w tej klasie. Więc trzeba go będzie dosyć mocno stuningować. Wymiana silnika, co nam to da? Osiągi się zwiększają, prowadzenie się zmniejsza, osiągi wzrastają prawie do maksa w klasie A. Czy nam na tym rzeczywiście zależy? Będziemy mieli tutaj inny silnik, będziemy mieli tutaj V8 6-litrową, ale wiecie co? Możemy tutaj dać napęd na tył, ale tego na pewno nie zrobię w Skyline'ie. Ja bym chciał polepszyć te osiągi na tym silniku. Myślę, że spokojnie damy radę podnieść go do tej klasy A. Oczywiście silnik to nie wszystko, trakcja jest równie ważna, dlatego tutaj mamy szerokość, dostosowanie szerokości tych opon, to możemy zostawić na później. Układ napędowy to też będzie trzeba tutaj dostosować i prowadzenie. Najpierw zajmiemy się jednak mocą, nietypowo, bo ja zawsze zaczynałem od właśnie prowadzenia, no ale miejmy nadzieję, że jeśli zrobię tutaj część tych ulepszeń, to nie znajdzie się samochód na przykład w S1, czego bym nie chciał. Najwyżej kupimy jakieś słabsze części, zamontujemy do niego, tak aby nie miał tej mocy jakiejś takiej hardkorowej. Już widzę, że tutaj chyba od 800 punktów jest już klasa S1, więc muszę troszeczkę uważać. Mogę jeszcze spróbować opony, ale o jeden punkt będzie bardzo ciężko podnieść Skyline'a. Na pewno jest możliwe wypracowanie sobie takiej kombinacji tych części, aby osiągnąć stat równo 800. To jest rzecz taka czysto statystyczna, no bo Nie wiem, mogę to na przykład zainstalować tak i coś tutaj odjąć, na przykład z układu wydechowego. To jest rzecz czysto statystyczna. O, udało się. No bo jeśli... To jest A jeszcze, no dobrze. No bo co za różnica, czy mamy 799 czy 800 punktów na tych osiągach. Myślę, że niewielka. W każdym razie udało mi się naprawdę coś ciekawego tutaj stworzyć, myślę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie coś do roboty z tym tuningiem, bo lubię się tym czasami też pobawić. Będzie można dostosować docisk, będzie można dostosować parę innych rzeczy. Tak, lakier miałem jeszcze zmienić, lakierowanie. I teraz weźmiemy kolor producenta. Mam tutaj czarny, srebrny. Najbardziej chyba pasuje nam niebieski do Skyline'a, prawda? Tutaj jakieś malowanie, zobaczcie. Jest tych opcji. Tutaj ktoś... O kurde, takie rzeczy można w tej grze robić? Ej, chyba żebyśmy takiego Skyline'a sobie wzięli. Skyline ze wszystkich i wściekłych. Jest sporo tych replik. Nie, można sobie wybrać taką najlepszą. Ależ jakie tu można naklejki robić? Ja cię nie mogę po prostu. No dobra, wydaje mi się... To malowanie jest takie... Któreś z tych dwóch. Paul Walker i Too Fast to Furious. Wydaje mi się, że ten kolor jest taki najfajniejszy. Uwaga! I zaraz będziemy mieli fajne malowanie, tak myślę. Znaczy fajne, to jest kilka pasków nałożone, ale w bardzo fajny, stylistyczny sposób, który myślę, że będzie pasował do tego auta. Nie wiem, jak mi się będzie nim jeździło, więc to jest dobra opcja, żeby przejechać tę wycieczkę. Hej! Gdzie moje malowanie? Cholera! Dobra, na pewno jeszcze do warsztatu zajdziemy sobie nieraz. Nie wiem, jak będziemy się jeździć, więc musimy sprawdzić go teraz. Uuu! Ciekawe! Świetnie się nim jeździ. To znaczy inaczej zupełnie niż z samochodem, który miał napęd na przód albo na tył tylko. Naprawdę, to jest właśnie zajebiste w tej grze. Każdy samochód prowadzi się tutaj totalnie inaczej, w zależności oczywiście od napędu. Ach, kurde, świetna sprawa. Ciekawe, ile Skyline wyciągnie maksymalnie, nie mam pojęcia. Wiecie co, jest strasznie przyczepny, ciężko tutaj... zrobić taki ładny drift, na przykład tyłkiem. I to jest bardzo fajne oczywiście, ja to popieram, tak powinno być. Zauważyłem, że nie ma tutaj tak dobrego przyspieszenia, jakbym się spodziewał. Być może to dlatego, że samochód jest, nie jest odciążony za mocno. Mam tam chyba ten pierwszy stopień, ale już nie mogę tutaj nic zainstalować na osiągi. Mógłbym jedynie ustawić skrzynię biegów bardziej na przyspieszenie i spróbować coś tutaj wymyśleć z tym startem, aby lepiej startował. Natomiast muszę też sprawdzić prędkość maksymalną. Na pewno jednak gdzieś jest w okolicach 300 km na godzinę, nie więcej. Widzicie, że jadę teraz na piątce, nie wiem, ile tu biegów też mam. I już mamy 270 km na godzinę, więc do 300 mi trochę brakuje, a zauważyłem, że ten samochód na tym tuningu do 300 km na godzinę rozpędza się dość długo. Ale spróbujemy, może gdzieś się uda, chociaż jest dość kręto. Jedziemy troszeczkę naokoło, ale to nic. Sprawdzimy przy okazji, jak ten samochód jeździ, na tym mi zależy. Ospoilerowanie mamy głównie od Nismo, chociaż ten przód nie jest stricte od wersji Nismo. To jest od jakiejś innej, po prostu jakiś inny ten przód jest, no. Tutaj patrzcie, mamy Forda Raptora. Chyba niedawno mi się odblokował w tej grze. Nie mam pojęcia, to się chyba z poziomu odblokowują te wszystkie rzeczy. A, jeszcze coś muszę sprawdzić, czy mogę sobie zakręcić kołem. Nie, wheel spin zablokowany. Mogę ewentualnie jakieś tam zalety sobie przyporządkować, bo mam ich kilka odblokowanych. Tak, teraz właściwie pierwszy raz gram na... mając po prostu Xbox Gold, czyli dostęp do rozgrywek sieciowych w Fordzie, ale chciałbym troszeczkę bardziej skupić się na tych zawodach. Ojej, nie powiem, że już... Shit. Mój Nissan. Na szczęście wyłączyłem uszkodzenia, więc jest piękny. tak, weźmy sobie może widok z kokpitu, zobaczymy jak w nocy się to wszystko tutaj świeci. Zobaczcie, w lusterkach mamy ładny zachód słońca, czyli za nami, ależ pięknie to wygląda. Wow! Jak on brzmi ze środka, posłuchajcie. Zajebista sprawa. A właśnie, pisaliście mi o tym, żeby robić zdjęcia tym pojazdom, na którym jest taki aparat. Ja nie wiem, który to się przyciskiem robi. Dobra, zdaje się, że wiem jak robić zdjęcia, właśnie sobie sprawdziłem w ustawieniach. Ojej, chciałem nitera dodać, zaciągnąłem ręczny, kurde, to jest ta przypadłość z NFS-ów. Dobra, zmienimy sobie kamerę, żeby dogonić tego gościa. Właściwie to ja muszę wszystkim tutaj zdjęcia zrobić. Uwaga, uwaga. Okej. O proszę! 4000 wszystkich naraz złapałem, nieźle. Sfotografowano nowe pojazdy. Samochody. Kurde. Fajna sprawa. No to już wiem jak się zdobywa szybciutko kasę. To się przyda, to się przyda. No nie jest tu dużo kasy może, ale zawsze cieszy, prawda? I następne zdjęcie. Tutaj mamy Gallardo Super Lagera. Myk. I fotka. Super. Okej, jedziemy dalej. Także fajne to jest nawet. Można sobie zrobić z kimś nawet całkiem ciekawą fotkę, tylko ja jeszcze nie ogarniam jak ją można sobie przesłać na przykład na komputer, bo tu te samochody wyglądają niesamowicie tak naprawdę i ja chętnie bym chciał sobie mieć nawet takich kilka zdjęć, by nie wiem, wam pokazać albo no, ludzie sobie pokazują tam fotki, nie wiem jakie się tutaj przesyła tak naprawdę. Teraz jest ta aplikacja na Windowsa, na Windows 10, Xbox, coś tam. Można nawet sobie bezpośrednio z konsoli streamować grę na PC-ta i powiem wam, że testowałem tą opcję w tym programie, w tej aplikacji i działa to dość płynnie, w sensie nie ma żadnych takich większych opóźnień, jest delikatne opóźnienie, jest ono odczuwalne, ale nie jest jakieś takie drastyczne, że nie da się grać. Da się grać. Okej. Kurde, tamtego też złapało, nieźle. Okej. Więc tylko tak, jakość obrazu jest gorsza. Ja co prawda sobie streamowałem przez przewód po prostu sieciowy z konsoli do PC-ta. No i mówię, dało się grać, ale jakość obrazu jest gorsza niż jakbyśmy grali bezpośrednio na konsoli, więc dla mnie to tak troszeczkę bez sensu sobie streamować grę, skoro konsolę mam podpiętą do tego samego monitora, co komputer. No ale tak tylko wam mówię, że jest taka sobie możliwość od właściwie niedawna. Dobra. I jesteśmy u celu. Będziemy mogli wziąć ze sobą udział w tych mistrzostwach. Moim nowym Skyline'em. Czas się zabawić przed naszą jutrzejszą wycieczką. Oh yeah. Co to kurde? To jest jakiś Nissan, ale ciekawy Nissan. Dobra. Dobra, teraz wybieramy mistrzostwa właśnie dla mojego Skyline'a. Ja jestem ciekawy jaka to jest klasa nazwana w tej grze. Zaraz sobie zobaczymy. Tylko tak, chciałbym... Czemu mi się nie zapisał ten kolor? To malowanie dla Skyline'a. Musimy to koniecznie tutaj sprawdzić. Tu jest salon samochodowy, a modyfikacje są z drugiej strony. W niektórych... Ciężko tu naprawdę dupę zarzucić. Zobaczymy jak wygląda to malowanie, bo już powinno być. Jest! Bosko! I co powiecie na to? No ze środka nie bardzo widać to malowanie. Ale widać na masce. Wow! O kurde! Chcę pojeździć trochę na tym widoku z maski. Tak, obecny samochód i to... O, i nawet Skyline jest na okładce, nieźle. Lecimy. O, mam jeszcze Suprę. O kurde, jak ja bym tam Suprą moją pojechał. Wiecie co by to było? Cieszona by tam wszystkich rozpieprzyła na kawałeczki. Jesteśmy wszyscy gotowi na tę wycieczkę? Cel numer 1 to Castelletto na wybrzeżu. Castelletto na wybrzeżu. Czy przede mną jedzie Corvetta? Corvetta chyba C5. Nie, C6. To jest czas. C6, co? Tu mamy z tyłu Porsche. I z przodu jedzie chyba... O właśnie, wiem co zrobię. Wiem jak zrobić szybko kasę. Jak oni jadą śmiesznie. Uwaga, uwaga, uwaga. Teraz. Myk. I zapraszam pieniążki do mnie. Pięknie. Dobra. I teraz tył. Okej. Zobaczymy jaki zasięg ma w ogóle robienie tego zdjęcia. Tam jeszcze chyba jakiś samochodzik sobie jechał. Albo i nie. Tam nic nie ma? Da się jakoś tutaj powiększyć? Chyba nie. Nie, dobra, to już wszystko. Okej. Zarobiłem szybko sobie kilka tysięcy. Bardzo fajna opcja. Ależ to brzmi, jak to wygląda. Ach. Woo! Ekstra, jest supra. Rzuca to troszeczkę, ale damy radę. Kurde. Co to jest? Słuchajcie, to jest chyba samochód z Szybkich i Wściekłych. A przynajmniej ma takie ciekawe... ospoilerowanie, można tak nazwać? Zderzaki ma ciekawe. Kurde, na każdy samochód można się tutaj patrzeć i patrzeć i patrzeć bez przerwy. Nawet na trafiki, one są licencjonowane. O, tutaj musiałem zaciągnąć ręczny, ale widzieliście, że samochód no nie szedł taką ładną linią, po prostu ciężko mi go było utrzymać, tak? Dobrze. Ależ ja lubię tą kamerę w Sky, on ma taką długą maskę. Ja strasznie lubię na przykład w samochodach to, jeśli prowadzę jakiś samochód, tak wiecie, w rzeczywistości, że widać maskę samochodu. Bardzo to lubię, nie wiem czemu, ale ja jeździłem bardzo właśnie długo moim starym samochodem, w którym w ogóle maski zza kierownicy nie było widać, a gdy przesiadałem się do samochodu, gdzie było widać tą maskę i gdzie lepiej było słychać silnik, no to od razu uśmiech na mordzie za każdym razem, zawsze tak mam. Kontrola trakcji i stabilności wyłączona. Kontrola trakcji powinna być włączona, bo ktoś mi słusznie zwrócił uwagę w komentarzach, że... O, ktoś ma takie same malowanie jak ja, kurde no. Nie lubię tego, ale dobra, jest to takie dość fajne malowanie, więc zostawmy je. Widzę, że tutaj jest dużo Skyline'ów, aż 3, chyba że jeszcze jakiś za mną jedzie. No i staramy się wygrać. Poziom profesjonalny, może się uda, chociaż no mówię, wolałbym troszeczkę z tą skrzynią tutaj pomajstrować, a po prostu jej nie wsadziłem. I dlatego nie mogę jej modyfikować prawdopodobnie, a konkretnie przełożeń biegów, bo im krótsze przełożenia, tym lepiej. Nie jestem pewny, ale jak to jest tutaj w Forzie, czy rzeczywiście jadąc za kimś w strumieniu będę lepiej przyspieszał, bo jakoś tego nie odczuwam specjalnie, być może to jest taka kosmetyczna różnica, ale zobaczcie, jest to poziom pro i idzie mi całkiem dobrze, zbliżam się powoli do czołówki, jestem już 4. Przede mną 3 zawodników do wyprzedzenia i bardzo fajnie jedzie mi się na tej kamerze z maski, ze względów, o których wam mówiłem wcześniej. Typowi odpadł spoiler. Oj, przepraszam. Mój samochód na szczęście się nie niszczy. To jest jakiś Nissan Silvia, ale nie znam tego modelu, naprawdę. To jest bardzo fajne właśnie też w Fordzie, że mam możliwość poznania tych wszystkich modeli. Zobaczcie, jak w Skyline idzie mi zajebiście. Yeah! Udało się. Jeździsz, stary, ale nie wpadaj w samouwielbienie. Jeśli chcesz zostać mistrzem festiwalu Horizon, musisz utrzymać ten poziom. No i kolejne zawody, tym razem oj, troszeczkę bardziej deszczowo. 2 Silvie z przodu znowu. Nie jestem chyba na końcu stawki. Ale z przodu też nie. Myślałem, że ten Skyline tam z przodu to jestem ja, ale niestety nie. Widzę też Corollę, widzę też tą zajebistą Mazdę. Oh shit, MX-5. Ona jest piękna, jest cudowna. O kurde, widzieliście ją? Wiecie, o którą mi chodzi? Ona jest cudna, naprawdę. Zresztą, mogę przecież im wszystkim zrobić zdjęcie i dodatkową kasę mieć z tego. A co? Tada! Yeah! Jest dodatkowa kasa. Jeszcze tym z tyłu mogę zrobić frajerom. Jakaś premia! 10 000! Świetna robota. Otrzymujesz obiecaną premię. Nieźle. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że tym razem też się uda wygrać, chociaż warunki są gorsze, a więc poziom trudności się zwiększył. No ale słuchajcie, to jest Skyline. W Skyline wszystko jest możliwe, a tym bardziej, no najfajniej się chyba jeździ samochodami, które naprawdę się uwielbia z wyglądu. Ach, jak to wszystko się trzęsie, no nie? Dodajesz gazy, słyszysz turbinę. O, to jest to. Dobrze. Muszę się troszeczkę skupić, bo poziom trudności nie jest taki niski. I trzeba... No niby oni jadą nie za szybko, ale tak naprawdę, gdy wypadnę z trasy na dość długi czas, wpadnę w poślizg czy coś, no to może się to skończyć dla mnie tragicznie. Więc trzeba uważać. Okej. Ta NSX ma przerąbaną, ona ma prawdopodobnie tylko napęd na tył, z tego co kojarzę. I na deszczu raczej bym nie chciał nią jeździć. Tym bardziej z takim ogromnym zapasem mocy. Ależ pięknie daje ten Skyline. No napęd 4×4 i chłopaku lecisz. Nie mają szans. Kurde. Jeszcze jakieś zalety mi się odblokowały, ale tych punktów na razie nie ma co przyporządkowywać, bo kolejne rzeczy do odblokowania... Kolejne rzeczy do odblokowania są za większą ilość tych punktów. Zobaczcie, poważny błąd, a mimo to jeszcze jestem na pierwszej pozycji. Muszę uważać troszeczkę, bo zarzucanie dupą tym Skyline'em to jest niepożądany efekt. Samochód się wtedy bardzo źle zachowuje, ciężko go okiełznać, opanować. On stara się wtedy jakby obrać odpowiedni tor jazdy niż w przypadku... Moment... Okej, niż w przypadku samochodu z napędem na tył. Bo z napędem na tył możemy na przykład troszeczkę podriftować, a Skyline stara się zawsze wyprostować ten tor jazdy. I przez to na przykład lecimy przodem w ścianę, jak dodajemy gazu. Ale na razie mi się udaje, 10 000 w kieszeni, naprawdę ładna kasa tutaj leci. No i dobrze, kolejny wyścig. Tym razem będę jechał na innej kamerze, może na tej. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Tutaj już mamy nawierzchnię suchą. Na pierwszych dwóch wyścigach ta nawierzchnia nie była do końca sucha, przez co przyczepność była gorsza, ale tutaj za to będziemy przemieszczać się po offroadzie, co troszeczkę mi nie pasuje do tych samochodów z takim małym prześwitem. No nie? Tak troszeczkę mnie to boli. Odrobinę, ale zabawa jest też niezła. Na tym, nie wiem, błocie, na tej trawie się też dobrze driftuje, ale nie wyobrażam sobie jechać samochodem z takim prześwitem po takim terenie. Ale ich wywaliło, kurde. A wy sobie wyobrażacie? Bo ja nie bardzo. No ale dobra, skoro tak jedziemy, to tak jedziemy. Myślę, że dam sobie radę. Skyline, napęd na 4 koła i normalnie nie ma mocnych do tego Skyline'a. Jedzie tutaj nawet stara MX-5. Oj. Wow, mało brakowało. Nie wiem, czemu ja się pcham zawsze w takie ciasne miejsca. W sumie to dobrze jak na faceta. Cholera. Dobra, mogę to cofnąć w sumie. Nie wiem, od czego mnie tutaj tak zarzuciło. Tylko do tego miejsca. Mogę jeszcze cofnąć. O, mogę cofnąć bardziej, dobra. Jeszcze bardziej mogę. Jeszcze bardziej mogę? Okej. To zajebiście. Rozpocznij od tego miejsca. Jedziemy asfaltem, żeby tak gówniano nie rzucało mnie. Ja całkowicie zapomniałem o tych cofnięciach. Zapominam. Ogólnie nie używałem tego wcześniej. Jakoś nie potrzebowałem. Wolałem sobie wyścig po prostu zacząć od początku. No ale z drugiej strony oszczędza to trochę czas, ale tak naprawdę każda próba przejścia wyścigu w tej grze jest przyjemna, więc nie ma stresu. Przede mną będzie taki sam chyba Skyline. Ciekawe, czy taką samą ilość punktów ma w klasie A. Zaraz zobaczymy. To jest prawdopodobnie jakiś drive-atar. I być może ten koleś, który sobie tego drive-atara stworzył... o kurde, przegram. Być może też tuningował tego Skyline'a na maksa. No niestety, nie udało się wygrać. Druga pozycja, 16 punktów do klasyfikacji generalnej. Nie, niestety nie ma fulla, ale jak widzicie, to nie ma aż takiego znaczenia. Tak jak mówiłem, to jest tylko statystyka, a nie ma co do tych statystyk przykładać takiej większej wagi. Dalej jestem na pierwszej pozycji w generalce, prawdopodobnie. Kolejny wheel spin, woo! Ciekawe, za tym razem się wylosuje. Coś tam polubiłem, coś tam... A, dobra. Dobra, zobaczymy sobie, co wylosuje w tym razem w wheel spinie, zalety to mnie nie interesuje. I wheel spin. Samochód! Samochód czy nie samochód? Samochód! Woo! Audi RS4. O kurde. Wow. No to nie jest Skyline oczywiście, tak? Ale też mamy tutaj napęd na 4 koła w RS4. No i też powinna RS4 bardzo fajnie brzmieć, więc myślę, że sobie ją sprawdzimy. Nie wiem kiedy, ale na pewno sprawdzimy. Też ładną pogodę mamy. To jest chyba wyścig asfaltowy. 2 okrążenia. Wspaniale. Nie lubię, jak się ścigamy na jednym torze więcej niż 3 okrążenia. Więc no, ta gra cały czas mnie propsuje. Pewnie macie już dosyć tego mojego zachwycania się Forzą. Ale no ciężko po prostu. Jak się przesiadam z jakiejś innej gry wyścigowej do Forzy, to mówię, nie no, ta gra spełnia moje wszystkie oczekiwania z tych gier wyścigowych. Naprawdę. Ja wbijam sobie tutaj i już niczego więcej nie potrzebuję od gier wyścigowych po takim godzinnym graniu. A tym bardziej fajnie, że mogę dla was coś tam poopowiadać, podzielić się moimi zainteresowaniami wobec samochodów, upodobaniami i tak dalej. Ups, mogę troszeczkę bardziej zwolnić. Ok. No, widzicie, ten drift jest tutaj niepożądany. No, trzeba niestety w te zakręty dość tak technicznie wchodzić. Nie wolno sobie pozwolić na tego typu zarzucanie dupą. No bo nie można tego nazwać driftem tak naprawdę. Być może mam trochę za mało mocy w Skyline'ie, albo za słabą przyczepność w kołach, bym musiał może ciśnienie opuścić, albo coś takiego. W każdym razie Skyline podczas ruszania, nawet jeśli damy gaz do końca i puścimy sprzęgło, to podczas ruszania samochód w ogóle nie buksuje kołami. On po prostu rusza, dlatego ma takie dobre czasy. Jakakolwiek wersja, czy to wersja standardowa, czy jakaś tam stuningowana, ma dlatego takie dobre czasy na 1/4 mili. I tak samo jest w przypadku Nissana R35. Już nie wspomnę tutaj o wersjach Nismo. No po prostu te samochody mają doskonałą trakcję ze względu na chyba dobre przełożenie napędu, dobre rozłożenie tej mocy przez dyferencjał. Nie znam się na tym tak naprawdę, tylko tak sobie teraz gdybam. O, teraz musiałem bardzo ostro hamować, ale na prostych ten samochód, zobaczcie, jak on dogania konkurencję. Mimo tak wysokiego poziomu trudności, no, potrafię ich dogonić naprawdę bardzo ładnie na każdej prostej. Wydaje mi się, że ten cień aerodynamiczny też troszeczkę tutaj daje. Kurde, już koniec? 5. pozycja? Nawet nie wiedziałem kiedy, zagadałem się. Które będę w generalce? A, dobra. Wygrałem i tak. Stary, ale ostro pojechałeś. Właśnie wygrałeś kolejne mistrzostwa. Też to było chyba oczywiste. Zajedziemy sobie do mojego warsztatu. Wezmę Audi RS4. Sprawdzimy, jak to brzmi, bo jestem ciekawy, mimo że jeszcze nic tam oczywiście nie będzie włożone, jeśli chodzi o jakiekolwiek części tuningowe, turbina i tak dalej, ale jestem ciekawy, jak brzmi ten samochód w stanie seryjnym. Już nic więcej do roboty w Castelletto. Ruszajcie do centrali. Gdy będziecie gotowi jechać dalej, zaczniemy kolejny etap wycieczki. Okej. Wracamy sobie do... O, co to jest? Blower EXR? Ciekawe. Jeszcze zostały te samochody tutaj do odkrywania w tych okręgach. No ale najpierw chciałbym zobaczyć... Wycieczka online. Aha, dobra. To sobie też kiedyś posprawdzamy. Najpierw chciałbym zobaczyć w centrum Horizon, jak wygląda moje nowe RS4. Więc przeteleportuję się tutaj szybciutko. No i tyle właściwie. No dzisiaj będziemy kończyć. Sprawdzać dźwięk tego samochodu, no i wnętrze jak wygląda. Mniej więcej się orientuję, jak wygląda ten samochód w środku. No ale nie wersja RS4, więc tutaj mamy warsztat. W porządku? To co dziś robimy z twoją furą? Nic, bierzemy sobie RS4 i jedziemy na krótką przejażdżkę. Tutaj również mamy napęd na 4 koła. Lecimy. O, tutaj jest troszeczkę inaczej. W Skyline właśnie podczas ruszania te koła w ogóle nie buksowały. Mimo wszystko podoba mi się dźwięk tego auta. Wow, niesamowite. Ale wiecie co? Ja ten samochód słyszałem w rzeczywistości i to jest niesamowite, jak taki samochód cię mija z dużą prędkością. Jechałem akurat wtedy rowerem, gdzieś tam na drodze i słyszałem jakiś, chyba Niemiec jechał właśnie Audi, co? Nie wiem, czy to był ten model, to był chyba trochę starszy model, ale też Quattro i też jakiś zajebisty silnik miało, bo jak mi mijało, to dosłownie tak, mijamy i tak i potem tylko gościu dodał gazu i to tak było słychać, jak to, jak... No nie wiem, jak to opisać, ale tak fantastycznie brzmiało to Audi. Nie potrafię nawet tego naśladować. No po prostu to trzeba usłyszeć. Ach, niesamowite to jest. Tutaj mamy bardzo fajny kokpit. Bardzo fajnie zresztą wykonany jest w grze. Jak zawrócimy sobie, to będziemy go lepiej widać chyba w promieniach słońca. Tak jest. O, tak sobie to wygląda. W środku mamy pokazaną temperaturę, spalanie. Nawet jest pokazana stacja radiowa, jaką mamy sobie wybraną i częstotliwość niej. I mamy... co tam jest? W kilometrach na godzinę czy w milach? W kilometrach. W kilometrach jest podziałka, zdaje się. A ta mniejsza podziałka jest w milach. Więc jakby nie patrzeć, jest to samochód europejski. Dobrze, moi drodzy, bardzo wam dziękuję. O, deriwator o dużych umiejętnościach. I Viper. O, możemy zrobić zdjęcie, dodatkowa kasa. Yeah. Wow! A, no tak. Audi RS4. No i Kia jeszcze. To trafiki też bierze pod uwagę? Damn, zobaczcie, tu wiecie sobie jakaś Kia. Zrobiłem zdjęcie i okazało się, że ten samochód też jest jakimś unikalnym. Nieźle. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Ja się naprawdę świetnie bawiłem w Skyline'ie. W następnym odcinku myślę, że pojeździmy troszeczkę Audi RS4, którą znowu wylosowałem w Willspinie. Znaczy znowu nie ten model, tylko ogólnie jest, będzie to kolejny samochód, który będziemy się bawić na następnym odcinku, którego wylosowałem w Willspinie. O to mi chodziło. No i zapraszam was na kolejny odcinek, gdzie myślę też będziemy się wspólnie bawić tymi wszystkimi samochodami, dobrodziejstwami Forza Horizon. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.